Siema, Tajko za kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku od Zera do Chwały na moim kanale i powiem wam szczerze, że dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę dziwny, ponieważ możecie go potraktować jako taki update tego, co działo się troszkę z tym klubem, tego, w jakim miejscu jesteśmy teraz, a przede wszystkim też będę prezentował wam dzisiaj moje plany na przyszłość, bo jeśli chodzi o ten klub, zmieni się naprawdę bardzo dużo, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jedna bardzo ważna rzecz jeszcze na początku: mimo że widzicie ten film, sprawdźcie, czy mnie subskrybujecie, bo dużo ludzi straciło subskrypcję na moim kanale, prawdopodobnie nawet o tym nie wiedząc, co było widać chociażby wczoraj na Social Blade'zie. Tak więc jeśli mnie nie subskrybujecie jeszcze, to zapraszam do subskrybowania. Jeśli robiliście to od dawna, po prostu warto to sprawdzić, bo jest to dziwna sprawa. Słuchajcie, na samym początku na ekranach widzicie składy moich przeciwników, były to mecze w eliminacjach do Food Champions, no ale niech one sobie lecą, a ja po prostu dzisiaj będę mówił o tym wszystkim, co mam zamiar zrobić i co mną motywuje ostatnimi czasy przy tym klubie. Tutaj jedna rzecz, tylko to nie był rage quit przeciwnika, po prostu rozłączyło z nami. Słuchajcie, jak widzieliście na początku, miałem tutaj ten skład z Griezmannem, z Luisem, którym grałem się znakomicie w poprzednim odcinku, kiedy to naprawdę miażdżyłem moich rywali, kiedy nie przegrałem tym składem chyba 10 meczów z rzędu, grając w ligach, grając w eliminacjach do Food Champions, potem zacząłem przegrywać w finałach, bo doszedłem tym składem 2 razy do finału i 2 razy przegrałem w finale. No i słuchajcie, doszedłem do jednego wniosku: ten skład zupełnie nie jest mi potrzebny i jedyne, co mogę zrobić tym składem, to stracić jedynie końce. Czemu? Bo teraz znowu gram tragicznie i wiem, że prawdopodobnie męczy to wasze uszy, kiedy słyszycie, że znowu trochę mi nie idzie i tak dalej. Mnie samego też to tragicznie męczy, ponieważ założyłem sobie, że będziemy mogli w tym klubie budować kapitał w oparciu o Food Champions, które, jeśli się gra tam nieźle, są doskonałą maszynką do zarabiania końców. Tylko że ja do tych Food Champions się teraz nie mogę dostać. Po patchu nie dostałem się ani razu, przed patchem dostałem się raz, bo tylko raz zdążyłem, tylko raz w ogóle mogłem, jak gdyby raz podjąłem te eliminacje. No i jak gdyby przed patchem to miało sens, w tym i przed patchem, gdybym miał ten skład, nie myślałbym o sprzedaży go, bo on sam na siebie zarabiałby podczas Food Champions i tam tworzyłbym dochody. Jednak w tym momencie, jako że nie jestem w stanie się nawet dostać do tych rozgrywek, bo zaraz wyeliminuje mnie skład, który widzicie na ekranie, tutaj na przykład przeciwnik miał zboostowanych na niego i Cuadrado, ewidentnie miał na nich nałożone plusy do tempa, bo latał nimi po skrzydłach i dośrodkowywał na Bakkę, który wykańczał z główki, tak wyglądała jego gra, przed którą nie byłem w stanie się obronić i teraz nie jestem w stanie obronić się nawet przed czymś takim, tym składem. I jestem w stanie się założyć, że na moją formę nie będzie miał żadnego wpływu ten skład, czy to, że będę grał składem troszkę gorszym. Dlatego, żeby nie tracić końców, sprzedam ten skład. Sprzedam nawet Griezmana, o którym mówiliście, że jeśli chcę, to go mogę sprzedać, bo było bardzo dużo takich głosów. No i potem będę budował sobie końce i będę grał składem troszkę tańszym, co też przybliży mnie prawdopodobnie do tego, czym wy dysponujecie w tym momencie. No i mam nadzieję, że też granie troszeczkę tańszym składem, chociaż bez przesady, bo to też nie będzie skład jakiś fatalny. Myślę, że to będzie jakiś BPL do 30, 40, 50 tysięcy. Myślę, że to po pierwsze poprawi mi troszkę panowanie nad grą, nad którą zupełnie ostatnio nie panuję. No a poza tym będzie wpływało na to, że nasz budżet będzie w miarę stabilny, bo słuchajcie, teraz wkraczamy w moment w FIFA, w którym ceny zawodników zaczną pikować w dół niesamowicie. Teraz mamy listopad, mamy Movember. Co prawda te karty, które zostały wypuszczone przez EA, nie są dobre, umówmy się. To nie są jakieś znakomite karty, ale myślę, że coś jeszcze w związku z tym Movemberem będzie. Będą jakieś dodatkowe paczki czy coś, ale nawet jeśli listopad nie przyniesie jakichś znakomitych promocji i spadku cen na rynku, to zaraz mamy grudzień. Grudzień to oczywiście są święta, mamy wtedy Boxing Day, potem mamy Black Friday i tak dalej. Dzieje się naprawdę mega dużo rzeczy, potem już przychodzi styczeń i wtedy ceny tych zawodników będą czołgały się po podłodze, bo nadchodzą toty i tak dalej. Tak więc to jest moment, w którym mam zamiar sprzedać ten skład. Nie wykluczam, że może kiedyś odkupię Griezmana, na pewno za jakiś czas odkupię N'Golo Kanté, bo Francuz jest po prostu nieziemski, ale na razie prawdopodobnie pozbawię się tego zawodnika, jak i większości tych, których mam w klubie, tylko po to, żeby mieć końce, żeby mieć tą pulę monet. Tak więc w kolejnym odcinku zobaczycie mnie grającego już troszkę gorszym składem. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, czy w tej lidze trzeciej uda mi się awansować do drugiej, do pierwszej, czy zdążę, bo teraz jeśli wiecie lub jeśli nie wiecie, Food Champions zostały przesunięte, więc to, że do tych się nie dostaje, nie boli mnie o tyle, że miałem tutaj naprawdę mało czasu, bo my w Polsce mieliśmy jeszcze wszystkich świętych, ja miałem urodziny i tak po prostu, rozumiecie, to się wszystko porozmijało. Więc tutaj te Food Champions jak gdyby traktuję troszeczkę inaczej, ale nadal, tak jak mówię, miałem oprzeć swój profit o Food Champions, do których się na razie nie dostaję, więc nie widzę sensu utrzymywania tego składu,
żeby tylko tracić jego wartość. Więc słuchajcie, teraz zaprezentuję wam to, co mam w klubie, żebyście zobaczyli, jak to wszystko się prezentuje. Tak więc przejdźmy sobie najlepiej na listę transferową. Tutaj będziecie mogli zobaczyć to, co trzymam. Robię to na podglądzie, więc chciałem, żeby to wszystko było jednym ciągiem, więc mam nadzieję, że to, że troszeczkę patrzę się na bok, wam nie przeszkadza. Tutaj jest sporo zawodników, których miałem sprzedanych z brązowych paczek i tak dalej. Tutaj część rzeczy się jeszcze sprzedaje. Tu są jakieś resztki graczy z innych składów i tak dalej. Więc jak widzicie, mam sporo graczy już nawet na liście transferowej. Może nie sporo, ale mam paru graczy, którzy są, tak jak mówię, resztkami z innych składów i doprowadziłem tutaj do tego, w tej, na tym koncie, do czego miałem nie doprowadzić, czyli do za dużej ilości graczy, których nie używam i którzy tracą wartość i właśnie tego chciałbym się w tym momencie ustrzec. Tutaj mamy ciekawy przykład zawodnika, bo jego miałem w klubie z jakiejś brązowej paczki, a ten gościu dzięki Squad Building Challenge'owi na Overmarsa kosztuje teraz około 7000 monet. Tak więc tego brązowego zawodnika zaraz sobie będę sprzedawał prawdopodobnie, no ale jeśli chodzi o sprzedawanie innych graczy, to przejdźmy jeszcze do mojego klubu, żeby mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ogólnie mam niecałe 50 tysięcy, jak widzicie. Swoją drogą mam przez przypadek włączoną wersję polską. Tutaj możecie zobaczyć, czemu nie używam wersji polskiej. Po prostu nie ma przecinków i przez to się gubię. No ale teraz możecie zobaczyć cały mój klub. Troszkę taki klapturowy będzie też ten odcinek. No ale tak, tutaj mam wszystkich zawodników wypożyczonych, którzy nam jak gdyby no, nie robią znaczenia. No ale mamy na przykład naszego Griezmana, którego używamy. Mamy Filipe Luisa, którego używamy. Ale jest na przykład Eriksen, który kosztował ostatnio około 10 tysięcy. Zobaczymy, ile kosztuje w tym momencie. W tym momencie kosztuje już 7, więc na tym gościu straciłem około 10 tysięcy już. Ja go nie używam, mimo że tą kartę naprawdę lubię. Jest to jeden z fajniejszych zawodników, którymi grałem. No i właśnie takiego Eriksena sobie zostawię i nie będę chciał grać, ale przez to, że zrobiłem sobie nowy skład, go nie sprzedałem, straciłem już 3 tysiące na tym zawodniku. Jest Begovic, którego używamy. Jest Horn, który się nie liczy, bo on kosztuje Quicksell, więc czy go squicksellu teraz, czy za rok, wartość będzie taka sama. Matip u nas gra. Mamy Martiala, mamy Rida, Kleina, Kante. Kante, tak jak mówię, w tym momencie przedstawia sporą wartość, bo to jest 34 tysiące. Jednak zobaczmy, jego cenę troszeczkę zmienił jego inform, no ale licytują go za... No na nim akurat bym zarobił w tym momencie, dlatego że kupiłem go na początku, wtedy kiedy on posiadał informa, więc ta cena troszkę wzrosła. Koklen się tutaj nie liczy o tyle, że ja go kupiłem... A nie, ja go trafiłem w paczce. Teraz jeśli go sprzedam, tak samo jak Gipsa, zarobię na nim duże pieniądze przez challenge, jakie są. Jest Emre Can, który mnie kosztował jeszcze jako takie pieniądze, bo 3200. Teraz prawdopodobnie kosztują trochę powyżej 1000, jeśli... albo po około 2000. Tak jest, kosztuje około 2000, więc to jest kolejne miejsce, w którym tracę na gościu, którego po prostu nie używam przez to, że zacząłem używać innych zawodników. Sadio Mane, to był gościu, na którego swego czasu wydałem duże pieniądze, 6200, wstaw na licytację, porównaj cenę. Co prawda to jest prawy napastnik, więc tu musimy wziąć to pod uwagę, no ale jest gościu za 5000. No może sam Sadio Mane nie stracił tyle na wartości, ale jak gdyby widzicie, do czego, chociaż tu już jest 4900, więc myślę, że także jest to ktoś, na kim straciłem pieniądze, więc jak widzicie, zmierzam do tego, że naprawdę mam dużą liczbę zawodników, na których tracę hajs. No i tego na takich kontach jak to nie możemy robić. Myślę, że Musa tu może być kolejnym przykładem, ponieważ tego gościa mieliśmy długo w klubie. On wchodzi co prawda z ławki, ale nadal nie jest to główny zawodnik w moim zespole. 2400, więc myślę, że w tym momencie już za 1500 on będzie do wyjęcia, jak było za 2000, a ja go kupiłem za 2300. Tak więc kolejny zawodnik, na którym tracę około 1000. No i tu tworzą się problemy, więc tak jak mówię, w jutrzejszym odcinku prawdopodobnie zobaczycie mój skład, który będzie jakąś w miarę budżetową wersją składu, którym będziemy starali się grać. Co jakiś czas może będę kupował do niego fajnego zawodnika i będę po prostu ten skład w ten sposób wzbogacał, ale doprowadziłem do sytuacji, której nie chciałem i w jutrzejszym odcinku po prostu zobaczycie całkowicie przeczyszczony ten klub z jednym składem, wszystkich zawodników brązowych albo sprzedam, albo zmielę i wtedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Myślę, że będę miał kapitał około 300 tysięcy, co i tak jest mega sprawą, biorąc pod uwagę to, że tu nie kupowałem pońców, nie kupowałem FIFA końców, więc naprawdę jestem z tego powodu cały czas dumny, bo ten wynik jest niezły. No ale moje osiągnięcia, jeśli chodzi o tą FIFA, naprawdę, naprawdę nie są niezłe. Tu mogę wam pokazać ligę trzecią, do której awansowałem po prostu z palcem w nosie. No a teraz moja sytuacja wygląda tak, że mam jedynie 7 punktów i 3 mecze, więc 2 z tych spotkań muszę wygrać, żeby w tej lidze się utrzymać. Mam nadzieję, że mi się to uda. Nie wiem, zaliczyłem 4 porażki z rzędu, teraz dopiero się odkuwam. Tak więc jak widzicie, moja forma w tej FIFA to jest po prostu taka wielka sinusoida.
którą mam nadzieję, że uda mi się opanować, ale do tego tak dobrego składu nie potrzebuję. Tak więc słuchajcie, to był naprawdę dziwny odcinek, w którym musiałem się podzielić z Wami wieloma informacjami, ale na tym polega ta seria, że razem z Wami, a właściwie Wy razem ze mną przeżywacie wszystkie wzloty i upadki. No bo tak ma, myślę, większość Waszych klubów, chyba że jesteście naprawdę dobrzy w FIFA i nie macie z tym problemu. Czego jak największej liczbie z Was życzę. Tymczasem to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się prawdopodobnie jutro, jeśli chodzi o Zera do Chwały. Na pewno jakiś inny materiał pojawi się jutro. Na teraz to był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!